Możesz to ściszyć? Co tam? Panna tam do ciebie jakaś młoda przyszła. Cześć, kochanie. Już jesteś? No to idę cię otworzyć. Wiem, zrobię ci herbatę. Herbatka. Wow, ale ładny pokój. Dziękuję. Napijesz się czegoś? Proszę bardzo. Dziękuję. Kochani, w tym odcinku opowiemy o tym, jak przygotować się do seksu. To już ostatnia koszulka, naprawdę. Nie denerwuj się. Przede wszystkim, zapraszając do siebie partnera lub partnerkę, zadbaj o czystość pokoju. Będzie wam zdecydowanie milej, a poza tym zaproszona osoba na pewno doceni twoje starania. Żeby stworzyć przyjemną atmosferę, sięgnij po przyjemną, relaksującą muzykę. Mógłbyś to wyłączyć, albo przynajmniej ściszyć. Nie podoba ci się? Myślałem, że lubisz taką muzykę. Co jest? A mógłbyś mieć zęby? Ale po co? Pamiętajmy o podstawowej higienie. Świeży oddech i umyte ciało sprawią, że zbliżenie z inną osobą będzie jeszcze przyjemniejsze. No cześć kochana, nie uwierzysz, kogo dzisiaj spotkałam na bazarku. Jolkę! No fajnie wygląda, słuchaj, odkąd spotyka się z tym młodszym gościem, to po prostu nie ta sama kobieta. Nie, no, już tak nie mogę. Zrób coś z tym. Ale co? Okazało się, że organizują spotkanie po latach, co ty na to? Jeżeli chodzi o seks, to ważne jest nie tylko jak, ale również gdzie go uprawiamy. Żeby uniknąć niekomfortowych sytuacji, zadbaj o to, żeby żadne trzecie osoby nie przeszkadzały wam w zbliżeniu. Malkunki? Jasne, że tak. Masz gumki? Żartujesz. Przepraszam, daj mi 5 minut, okej? Okay? Zaraz będę. Przed stosunkiem zadbajcie o to, żeby mieć prezerwatywy w zasięgu ręki. Proszę, nie wiedziałem, które wolisz. Wyciszony telefon sprawi, że będziecie mogli skupić się wyłącznie na sobie i na drugiej osobie, z którą jesteście. To takie proste. Już jest wyciszony. Ja już nie mogę. Już sobie pójdę. Ale czemu? Przecież już nie dzwoni. Przyjdę jutro. Kochani, każdy z nas często zapomina o najprostszych rzeczach, więc niech tych kilka prostych rad sprawi, że wasze zbliżenia będą przyjemniejsze i bardziej komfortowe, bo jesteście tego warci. Widzimy się za tydzień, dajcie łapkę w górę,
Bye!